Sebastian, w niedzielę początek ekstraklasowego sezonu. Powiedz, z jakimi nadziejami przystępujecie do meczu z Piastem Gliwice, no i do całego sezonu? No myślę, że wszyscy są mega optymistycznie nastawieni do tego sezonu, który się zbliża. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy, wszyscy dawali z siebie wszystko, każdy dawał z siebie 100% na każdym treningu, każdym sparingu. Przepracowaliśmy go solidnie. Myślę, że możemy być z tego okresu przygotowawczego zadowoleni i patrzymy, tak jak już powiedziałem wcześniej, z optymizmem w przyszłość. Nie możemy się doczekać pierwszego meczu i czekamy na tą walkę o ligowe punkty. Trener stawowy na dzisiejszej konferencji mówił, że waszym celem jest spokojne utrzymanie się, ale to się będzie wiązało z awansem do tej pierwszej ósemki po tym podziale na ligę na pierwszą i na drugą ósemkę. Myślisz, że faktycznie macie taki potencjał, żeby spokojnie do tej górnej połówki się dostać? Myślę, że tak. Znam dobrze drużynę, wiem jaki drzemie w niej potencjał i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że trzeba, że tak powiem, dążyć do tego, żeby być jak najwyżej w tabeli i nie patrzeć przez pryzmat tego, że starczy nam tylko i wyłącznie utrzymanie, trzeba sobie wystawiać wysokie cele i my taki sobie cel też również tutaj w drużynie stawiamy i myślę, że jak najbardziej ten cel jest do zrealizowania. No a ty prywatnie, także na zakończenie, twój cel na ten sezon, myślisz, że będziesz miał miejsce w pierwszej jedenastce, czy raczej pogodzisz się, powiedzmy, że dla dobra zespołu z taką rolą wchodzącego z ławki? Ja myślę, że żaden zawodnik nigdy nie godzi się z byciem rezerwowym, czy też zawodnikiem, który rzadziej wchodzi na boisko. Każdy walczy o to, żeby jak najczęściej znajdować się w tej pierwszej jedenastce i ja również będę o to walczył, tak jak każdy jeden inny zawodnik i na tym się skupiam, a decyzje już personalne, kto będzie występował w meczach, podejmuje trener. Wszystko jest tak przygotowane i tak skonstruowane, aby było dla dobra drużyny i to jest rzeczywiście najważniejsze, no ale każdy zawodnik ma swoje jakieś tam ambicje i każdy zawodnik o tą pierwszą jedenastkę będzie walczył, tak samo i ja.